kolejny vlogmas. Brudny obiektyw. Holender. Teraz nie mogę rozmawiać. Nie lubię, jak mi ktoś przerywa. No dobra, ale zanim zadzwonił mój telefon, chciałam wam powiedzieć, że jestem dość zaskoczona, że jakoś tak na razie mi się udaje do was mówić codziennie. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Teraz postanowiłam wyciągnąć kamerę, ponieważ jest po południu i mam straszną ochotę na jakąś przekąskę. I dzisiaj chyba padnie na karmelizowane orzechy. Więc stwierdziłam, że będę robiła karmelizowane orzechy włoskie i przy okazji do was pomówię. Nie wiem, co wy na to. Po prostu umilicie mi spędzanie czasu w kuchni. Tak więc co zrobię? Co zrobię? Kto mi zabrał mój cukier trzcinowy? Dobra, przyznaję się, już chciałam zwalić na kogoś, że ktoś mi zabrał cukier trzcinowy, ale w sumie to zapomniałam, że to ja. Wykorzystałam cały ostatnio, więc to ja sobie sama go zabrałam. No ale wracając do tematu karmelizowanych orzechów, będziemy potrzebować oczywiście orzechów włoskich. Tutaj takie nieprażone, niesolone, nic. Olej kokosowy oraz cukier trzcinowy. Ja użyję oczywiście jeszcze odrobinę soli, ale to zaraz wam pokażę. No więc to są w sumie trzy składniki, których potrzebujecie. Możecie tak uprażyć i skarmelizować wszystkie orzechy, jakie tylko chcecie. Nerkowce są ekstra po takim skarmelizowaniu, ale ja akurat mam na zbyciu kilka paczek orzechów włoskich, tak więc właśnie takie orzechy przygotuję. Więc do roboty. Dobra, więc zacznę od tego, że rozgrzeję moją patelnię. Mam tutaj taką zwykłą patelnię ceramiczną i dodam trochę oleju kokosowego, który się nam ładnie rozpuści. Dodaję na oko, nic nie mierzę tym razem, bo po prostu mi się nie chce. Olej kokosowy się ładnie topi, a w tym czasie zagotuję troszkę wody, ponieważ w bardzo małej ilości wody rozpuszczę cukier trzcinowy i gdy moje orzechy będą już przeprażone, to wtedy wyleję. A w sumie zbyt bardzo wyprzedzam bieg wydarzeń, zaraz wam wszystko pokażę. Okej, moi mili, woda się zagotowała. Mam tutaj w szklance cukier trzcinowy, trochę po prostu tak na oko, kilka łyżek i dodam wrzątku, tak by się nie poparzyć. Oczywiście w sumie to nie jest szklanka taka żaroodporna, przygotowana na wysokie temperatury, ale trudno, zaryzykujemy. Ogólnie to jest to dość mało odpowiedzialne, ale tylko troszkę dodajemy cukru. Wody dodajemy troszkę do cukru, by ten cukier się ładnie nam rozpuścił. To może trochę potrwać, ponieważ kryształki cukru trzcinowego są dość duże i no, zajmują trochę więcej czasu, żeby się rozpuściły, ale możemy to odstawić na chwilę, to troszkę tak się podgrzeje ładnie, a w tym czasie wrzucę moje orzechy włoskie na patelnię z rozgrzanym olejem kokosowym, więc zapraszam. Pokryć wszystkie orzechy w oleju kokosowym. Mi się wydaje, że dodałam trochę za mało oleju, ale to zaraz zobaczymy. Tak, więc dodam jeszcze trochę więcej oleju kokosowego, tak by ten olej był no, widoczny. I takie orzechy będziemy smażyć przez kilka minut. Dobra, orzechy się smażą, a ja w tym czasie opowiem wam może troszkę o moich nowych studiach. Raczej tylko troszeczkę, bo ponieważ wydaje mi się, że zrobię osobny film na temat właśnie moich nowych studiów. Ale jeśli nie wiecie, bo nie śledzicie mnie zbyt długo, to w lipcu obroniłam moją magisterkę. Studiowałam przez 5 lat finanse i rachunkowość, więc teoretycznie powinnam być teraz księgową. Ale jednak mam trochę inny pomysł na moje życie i chcę robić coś innego niż być księgową. Nie, żebym to hejtowała, tylko po prostu nie uważam, żeby to było dla
dla mnie. I teraz studiuję zaocznie dietetykę. I powiem wam, że bywa ciężko, ponieważ mam takie przedmioty jak immunologia, patofizjologia, fizjologia. Ogólnie tematy związane z biochemią. Śmigam w kitlu, w laboratorium i robię różne doświadczenia razem z innymi. I naprawdę czasem mam takiego mindfucka, że ktoś mi mówi, na przykład prowadzący mówi, co mam zrobić w laboratorium, a ja totalnie nie mam w ogóle pojęcia, co to oznacza, co to jest, co ja mam zrobić. Więc po prostu zazwyczaj w laboratorium to patrzę naokoło, patrzę na innych, co robią i robię to, co oni robią, bo nie mam zielonego pojęcia, co mam robić. Ale jestem przekonana, że nadrobię zaległości i jestem przekonana, że już niebawem będę wam rozpisywała diety, bo taki jest mój zamiar. Tak więc jeśli już będę gotowa, by rozpisywać wam diety, poinformuję was o tym oczywiście. A teraz wracamy do moich orzechów, ponieważ już czuję, że uwalnia się z nich bardzo ładny aromat i że chyba już koniec ich smażenia. Dobra, orzechy są już wystarczająco mocno przyprażone. Teraz zdjęłam je z ognia. Uważajcie, ponieważ one bardzo szybko dochodzą i należy je zdjąć z ognia, gdy tylko zaczniecie wyczuwać taki właśnie mocny aromat, ponieważ one bardzo mocno utrzymują swoją temperaturę. Teraz na tym etapie dodam mój syrop cukrowy. Aha, i uwaga, ponieważ to będzie dość mocno skwierczyć i tak może wybuchać, więc zachowajcie ostrożność. Jeszcze miałam dodać odrobinę soli, tak więc to zrobię. W sumie trochę poszalałam z tym olejem kokosowym. Teraz, gdy orzechy się uspokoiły i ten syrop cukrowy przestał skwierczeć, jeszcze na chwilę umieszczę właśnie patelnię na małym ogniu, no naprawdę na małym ogniu i będę tak długo jeszcze podprażała, aż faktycznie ten cukier zacznie się robić taki bardzo, bardzo gęsty. Możecie do waszych orzechów dodać jeszcze trochę cynamonu lub jakichś ulubionych przypraw. Cukier, sól, tłuszcz. Praktycznie to jest ten przepis, to jest ta moja przekąska. Ale no cóż, bywa i tak. Ten syrop zaczyna się robić coraz bardziej gęsty i właśnie na tym nam zależy najbardziej. Jednak dodałam trochę cynamonu, ponieważ są święta. Dobra kochani, ja teraz daję odpocząć trochę moim orzechom, żeby zastygły. Takie pozostawię na jakieś, nie wiem, 15 minut, coś w tym stylu, aż po prostu poczuję, że zrobiła się taka cukrowa skorupka. No nic, zrobię sobie kawę i będę się objadać moimi orzechami. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcecie właśnie taki film, o którym wspomniałam odnośnie moich studiów dietetycznych, ponieważ to nie wygląda to tak, że uczę się o diecie wegańskiej i o tego typu sprawach, ponieważ no jednak na studiach dietetycznych jest nam wpajane, że mięsko jest dobre, że mleczko jest dobre i w ogóle, że to wszystko jest dobre. Jak wiecie, ja mam troszkę inne zdanie na ten temat. Oczywiście nigdy nie jestem osobą, która komukolwiek cokolwiek wpaja, która stara się kogokolwiek zweganizować na siłę i w ogóle zazwyczaj to nawet nie nawiązuje takiego tematu, ponieważ to się mija z celem. Jeśli ktoś sam z siebie się mnie o coś zapyta, to odpowiem, ale nigdy sama z siebie jakoś tak nie nawiązuję tego, bo wiem, że czasem to ludzi może drażnić i tylko i wyłącznie może powodować jakieś konflikty. A ja staram się być osobą bezkonfliktową i żyć w spokoju.
ale jeśli chcecie, żebym wam opowiedziała, jak faktycznie wyglądają takie studia dietetyczne i co o nich sądzę, to mogę wam o tym opowiedzieć. Co prawda jak na razie jeszcze nie mam nie wiadomo jak dużego doświadczenia, ponieważ sesja jeszcze przede mną, w sumie notabene teraz będę musiała się trochę pouczyć przed tym zjazdem w ten weekend. Ale z pewnością w miarę upływu czasu będę w stanie powiedzieć więcej i więcej. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Widzimy się najprawdopodobniej jutro w kolejnym vlogmasie. Robię kawę i życzę wam miłego dnia. A tak wygląda finalny produkt, czyli skarmelizowane orzechy włoskie z cynamonem.